Ogłaszają trzeci lot ktown koronawirus. Od niedzieli Izrael ogłasza trzeci lot ktown. Premier Izraela Benjamin Netanyahu i Ministerstwo Zdrowia ogłosili trzeci ogólnokrajowy lot ktown, który wejdzie w życie w niedzielę i potrwa 2 tygodnie. Decyzja została podjęta, ponieważ dobowa liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w ostatnich dniach do ponad 3000. Izraelczycy nie będą mogli przebywać w domach innych osób, oprócz członków najbliższej rodziny, i udawać się dalej niż kilometr od domu, z wyjątkami takimi jak szczepienie. Sklepy zostaną zamknięte, podobnie jak miejsca rozrywki i wypoczynku. W zakładach pracy, gdzie nie obsługuje się klientów bezpośrednio, będzie mogła przebywać jedynie połowa pracowników. W przeciwieństwie do poprzednich blokad szkoły i przedszkola będą nadal funkcjonowały, choć z pewnymi ograniczeniami. Jak zapowiedziano, lot ktown zostanie przedłużony do miesiąca, jeśli dzienna liczba zakażeń utrzyma się powyżej 1000, a średnia liczba osób zainfekowanych przez każdego zakażonego będzie wynosiła więcej niż 1. Kwarantanna tylko w hotelu w związku z wykrytym w Wielkiej Brytanii nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 w środę weszła w życie nowa reguła, nakazująca wszystkim Izraelczykom przybywającym z zagranicy poddanie się kwarantannie w specjalnie przeznaczonych do tego hotelach. Wcześniej można było izolować się we własnym domu. Dwie poprzednie blokady w Izraelu, w kwietniu i wrześniu, doprowadziły do zmniejszenia liczby zakażeń, jednak zachorowalność ponownie wzrosła, gdy obostrzenia zostały cofnięte. Chociaż władze rozpoczęły na początku tygodnia masowe szczepienia ludności, do środy zostało zaszczepionych 140 tysięcy osób. Eksperci do spraw zdrowia ostrzegają, że miną 2 lub 3 miesiące, zanim cała populacja odczuje pozytywne skutki tych działań, pisze portal Times of Israel. W zamieszkanym przez 9 milionów osób Izraelu od wybuchu pandemii zostało zakażonych ponad 385 tysięcy mieszkańców, z czego 3150 zmarło.